Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Serdecznie Państwa witam na 27 części serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. I dzisiejszy temat to jest różnica między odstępcą a chrześcijaninem, który się potknął. Odstępca to jest ktoś, kto nigdy nie był chrześcijaninem, ktoś, kto nigdy nie nawrócił się, ktoś, kto nigdy nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, choć ma całą wiedzę na temat chrześcijaństwa. Takim patronem wszystkich odstępców jest między innymi Judasz. I Judasz jest właśnie tematem 27 odcinka serii Bóg zachowa swoich, ponieważ tutaj przechodzimy do takiego fragmentu Hebrajczyków, 6 rozdział 4-6. I ten fragment jest kolejnym zagadnieniem. I tutaj mamy takie słowa, które niestety często są przekręcane. I te przekręcane słowa polegają na tym, że ludzie zamiast czytać, że jest rzeczą niemożliwą, tak jak jest w tekście Pisma Świętego, to oni czytają, jest rzeczą możliwą, czyli dokładnie 180 stopni w stosunku do tego, co mówi tekst Pisma Świętego. Bo nie jest rzeczą możliwą, mówi list do Hebrajczyków, a oni mówią, jest rzeczą możliwą. Całkowicie na głowie postawiona interpretacja. Czyli przytoczę ten fragment z Hebrajczyków 6 rozdział 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko albo na pośmiewisko. I tutaj trzeba uwagę zwrócić na to, że jeżeli czytam ten fragment, to czy czytam go prawidłowo? Bo większość go niestety czyta nieprawidłowo. Czytają oni go w ten sposób, jest bowiem rzeczą całkiem możliwą, zamiast zupełnie niemożliwą. Żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przyprowadzić do pokuty, ponieważ oni sami drugi raz krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Ten werset tak nie brzmi. A właśnie wiele osób, które zaprzeczają nieutracalności zbawienia, wierzy, że człowiek może raz zostać oświecony i zakosztować daru niebiańskiego i stać się uczestnikiem Ducha Świętego i zakosztować Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, a potem odpaść. I taka argumentacja jest niestety podnoszona
I w to wierzą w zasadzie wszyscy utracalnicy, których ja osobiście spotkałem, czy pośrednio przez media elektroniczne, czy przez osobistą rozmowę. Jeśli któryś utracalnik, z którym rozmawiałem, tak nie podtrzymywał, to po prostu wyraźnie nie poruszyliśmy tego zagadnienia. Ale ci, z którymi poruszałem to zagadnienie, uważali, że odrzucając doktrynę wiecznego bezpieczeństwa, uważają, że ci, co odpadli, to ci, co wierzą w utracalność zbawienia, po prostu uważali, że odpadli, potem sobie mogą wrócić, potem sobie mogą odpaść, potem sobie mogą wrócić i takie w kółko Macieju. No niestety to całkowicie jest niezgodne z tym wersetem i ci, którzy wierzą w utracalność zbawienia, nie mogli chyba wybrać sobie gorszego wersetu, aby wesprzeć swoje postulaty. Bo gdyby ci, którzy twierdzą, że można się nawracać ciągle na nowo, rzeczywiście zastanowili się nad tym wersetem, to zauważyliby, że jest on ciosem w samo serce ich po prostu zabobonu, ich teorii. To jest po prostu miecz obosieczny. Chcesz go użyć w sposób niewłaściwy? Nie zapominaj, że on ma ostrze po obu stronach i najpierw skaleczy ciebie. Naprawdę ten werset nie przypadkiem tak brzmi, jak go przytoczyliśmy. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Najpierw z Biblii Warszawskiej. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Następnie Biblia Brzeska. Albowiem być nie może, aby ci, którzy by raz byli oświeceni i skosztowali daru niebieskiego, i uczestniki się stali Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, jeśli by upadli, aby powtóre byli odnowieni przez pokutę, przeto iż znowu krzyżują samym sobie Syna Bożego i jawnie Go sromocą. Biblia Gdańska. Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go sromocą. Przekład Bolesława Goetze, albowiem niemożliwe jest, aby tych, którzy raz zostali oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy wieku, który ma nadejść, gdyby odpadli, aby ich ponownie odnawiać ku upamiętaniu, gdyż oni na nowo krzyżują dla samych siebie Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną hańbę. Sami widzimy, że rzecz niemożliwa to pada w każdym z tych przekładów. Jest to rzeczą niemożliwą. Jeśli ten fragment mówi o tym, że ktoś może stracić zbawienie, a nie mówi tego, ale jeśli mówiłoby to, że ktoś może stracić zbawienie, to mówi również o tym, że taka osoba nie może się z powrotem nawrócić. Jednym słowem, według takiego bezrozumnego
tutaj zabobonnego używania tego wersetu. Ktoś, kto się nawrócił, ale upadł, otrzymał bilet, tak brzydko mówiąc, w jedną stronę. Tak? Jak lecimy samolotem gdzieś, to lecimy do miasta X i chcemy wrócić. No więc taki ktoś tutaj, kto się nawrócił, ale upadł, otrzymał bilet w jedną stronę do piekła. Nie ma już powrotu. O co zatem tak naprawdę w tym wersecie chodzi? Czy nie widać po tylu przeczytaniach z czterech różnych przekładów, o co chodzi? No więc i tak na to odpowiem. No więc tutaj punktem odniesienia jest oczywiście to, co napisano przed szóstym rozdziałem Hebrajczyków. To nie jest pierwszy rozdział, tylko to jest szósty rozdział. A to oznacza, że przed szóstym rozdziałem jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty rozdział. Więc tutaj warto zwrócić uwagę zawsze na kontekst. O to chodzi, żeby zawsze przyjrzeć się, o co chodzi w okolicy danego wersetu. Więc tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi o ludziach, którzy znali Stary Testament i przyjmowali swoim rozumem logiczną prawdę, że Chrystus jest Mesjaszem. I spotkają się z prześladowaniem, jeśli wyznają Jego imię. Nawet jeśli ich nawrócenie nie było autentyczne, to znali i uznawali prawdę o Mesjaszu. Musieli poczuć na własnej skórze dowody Jego mocy i władzy w cudach, które czynił, a mimo to zdecydowali się powrócić do judaizmu. Wrócili do żydostwa, wrócili do synagogi i powiedzieli, lub nie powiedzieli, po prostu wrócili i dali tym do zrozumienia, że nie wierzą, iż Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I tym swoim powrotem dali znać, że nie ma Pan Jezus Chrystus nad nimi władzy i że słusznie ich zdaniem postąpiono z Chrystusem, krzyżowawszy Go, ukrzyżowawszy Pana Jezusa Chrystusa. Więc teraz autor listu do Hebrajczyków daje radę, aby nie próbować takich osób nawracać, bo jest to niemożliwe. Przekroczyli oni pewną czerwoną linię. Przekroczyli oni pewną granicę, za której już nie ma powrotu. Zostali ludźmi, którzy odstąpili od Chrystusa, choć nie przyjęli od Niego zbawienia. Zostali odstępcami, co dowodzi, że nie byli prawdziwymi chrześcijanami. W wersecie 9 tego rozdziału 6 mamy takie słowa, Hebrajczyków 6:9. Jednak umiłowani, jeśli chodzi o was, to jesteśmy przekonani o czymś lepszym i bliższym zbawienia, chociaż tak mówimy. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. To oznacza, że człowiek może przeżyć wszystko, co opisane jest w tym wersecie, a jednak nie być zbawionym. Może ktoś myśli sobie, no, że to byłoby trudne, ale to nieprawda. To jest właśnie typowy przypadek kogoś, kto jest niedaleki od Królestwa Bożego. Niedaleki od Królestwa Bożego znaczy, że jest poza tym Królestwem Bożym. Jesteś niedaleki od Królestwa Bożego. Tak powiedział Pan Jezus do jednego z swoich rozmówców. Ale ten człowiek nie nawrócił się do Pana Jezusa, więc był poza Królestwem Bożym.
I tutaj też jest podobny przypadek osób, które były niedalekie od Królestwa Bożego i odeszły, nie skorzystawszy z tego. Poznały pełną ofertę, jaką daje chrześcijaństwo, zobaczyły, że jest to prawdziwe, rzeczywiste rozwiązanie ich wszystkich problemów, ale zdecydowali się odejść, bo to rozwiązanie im się nie podobało. Więc nie była tu mowa o nawróceniu. Tu nie jest ani razu napisane, że jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali nawróceni, zbawieni. Jest napisane, jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni. Nie mówi tutaj tekst o nawróceniu, a o oświeceniu. Czyli jedynie o zdobyciu wiedzy na skutek słuchania tego, co mówi Biblia. I mówi o tym, jak czytamy w psalmach. Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Psalm 119, werset 130. Kolejne miejsce z tego Hebrajczyków pokazuje nam, że ludzie zakosztowali daru niebiańskiego. Zakosztowali daru niebiańskiego. Jedną sprawą jest smakowanie, a drugą jest jedzenie. Wielu ludzi kosztowało, ale się nie nawróciło. I tutaj takich kilka przykładów. Anioł Boży kazał Ezechielowi zjeść zwój, ale ten Ezechiel go tylko skosztował. Dlatego anioł powiedział: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że to jest różnica. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Jak widać, jest to istotna różnica między skosztowaniem a zjedzeniem. W przypadku Ezechiela prawda była w jego ustach i gdyby pozbawiono go głowy, to już by tej prawdy nie miał w środku. A Bóg miłuje prawdę chowaną na dnie duszy, jak mówi Psalm 51, werset 8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, Psalm 51, werset 8. Kolejny element tego wersetu: i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Czyli widzimy, że byli oni uczestnikami Ducha Świętego, ale nie zostali przez Niego zapieczętowani, nie stali się Jego mieszkaniem, mieszkaniem Bożym w Duchu, nie zostali ochrzczeni przez Ducha, ani też nie zostali przez Ducha Świętego wypełnieni. Zauważyć tutaj trzeba w tym wersecie, że zamiast przywołać w tym miejscu jedną ze służb Ducha Świętego, autor listu do Hebrajczyków bardzo ostrożnie używa terminologii: stali się towarzyszami Ducha Świętego, stali się uczestnikami Ducha Świętego. Autor listu mówi o uczestnictwie, mówi on o sytuacji, z jaką często się spotykamy. Pewnie nieraz widzieliście człowieka, który przychodził na spotkanie, gdzie Duch Boży działał z mocą,
a jak ktoś do niego podszedł i powiedział, żeby się nawrócił, ten stwierdził coś w rodzaju: wiem, że powinienem się nawrócić, widzę, że to wszystko jest prawda, wiem, że to, co jest odpowiednie ze Słowem z Bożym, jest tutaj, że to jest odpowiednie miejsce i czas na to. Wiem, że powinienem ulec, ale nie chcę tego i tego nie zrobię. I potem odszedł, opierając się działaniu Ducha Świętego, chociaż miał w nim udział, był jego towarzyszem. Właśnie o kimś takim mówi 6 rozdział do Hebrajczyków. Dla ludzi, którzy w tak bezpośredni sposób doświadczyli Boga, albo pośredni sposób doświadczyli Boga, a jednak się go zaparli, nie ma już ratunku. Niestety znam kilka takich przykrych przykładów. Jeden z takich przykrych przykładów był całkiem niedawno. Do zgromadzenia przyszedł w Wieruszowie człowiek, czy w Grabowie on był, i przyszedł, był na kilku spotkaniach, pełen rozpromienienia. W którąś niedzielę czy środę, rozmawiając, wielokrotnie zresztą rozmawiał z wieloma wierzącymi, któregoś dnia wyjawił, dlaczego chodzi do zgromadzenia. Powiedział, że zadał Bogu pytanie, gdzie On jest. I jak był na zgromadzeniu, to zadał pytanie, czy to przed zgromadzeniem, czy właśnie w trakcie tego zgromadzenia, czy Bóg jest w tym miejscu. I uważał, że dostał bezpośrednią, jasną odpowiedź, że Bóg jest w tym miejscu. W tym miejscu, gdzie się wierzący zgromadzali do imienia Pana Jezusa, a Pan Jezus obiecał, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest do Jego imienia, tam On jest pośrodku nich. I właśnie ten człowiek zadeklarował, że jest ponad wszelką wątpliwość pewien, że w tym miejscu jest osobiście Bóg. I takie doświadczenie niestety nie wpłynęło na niego, przynajmniej do tej pory, w taki sposób, aby całym sercem poszedł za tym, co Słowo Boże go przekonało. Był na kilkunastu, może nawet na kilkudziesięciu zgromadzeniach, prowadził rozmowy z wieloma wierzącymi, poznał bardzo dobrze zasady wynikające ze Słowa Bożego i poszedł w siną dal. Szuka żony jak szalony, jest takie przysłowie, i on akurat wtedy jakoś się właśnie z jakąś drugą osobą związał. I jak się z nią związał, zresztą wspominał, że ta osoba jest wroga Ewangelii, to wybrał po prostu życie z tą osobą zamiast pójść za Bogiem. I takich ludzi jest dosyć dużo. W dzisiejszych czasach też można takich spotkać. Nie tylko w tamtych czasach. I teraz, jeżeli mamy tego typu smutne przypadki, to właśnie, aby ostatecznie udowodnić, że właśnie taka interpretacja naszego wersetu jest prawdziwa, prawidłowa, chciałbym, żebyśmy zwrócili wspólnie uwagę na Hebrajczyków 6:7-9. Hebrajczyków 6:7-9. Albowiem ziemia, która często piła deszcz, który na nią przychodził, rodzi rośliny przydatne dla tych, którzy ją uprawiają. Taka otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Jednak, umiłowani, jeśli chodzi o was, to jesteśmy przekonani o czymś lepszym i bliższym zbawienia, chociaż tak mówimy. Czyli widzimy, albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta ziemia, która wydaje ciernie i osty,
jest bez wartości, jest bezwartościowa i bliska tego, żeby ją przekląć, i bliska przekleństwa, a końcem jej spalenie, bo jak wiemy, ziemia będzie spalona, tak? Czeka na ogień, tak mówi Słowo Boże, że ta ziemia, którą teraz znamy, zostanie strawiona przez ogień i niebiosa z trzaskiem również przeminą. Stanie się to po Nowym Przymierzu. Teraz jeszcze Nowego Przymierza nie ma, teraz jest końcówka Starego Przymierza i później Antychryst, udając Chrystusa, zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. Podając się za Chrystusa, będzie udawał, że przyszedł zawrzeć nowe przymierze z Izraelem. Ale to będzie w czasie siedmioletniego ucisku. On jako fałszerz wystąpi. Natomiast później, po 7 latach ucisku, przyjdzie osobiście Pan Jezus Chrystus, zabije Antychrysta tchnieniem ust swoich i zniweczy przyjściem blaskiem przyjścia swego, i potem ustanowi nowe przymierze, które będzie trwało 1000 lat, i to stare przymierze jest bliskie zniknienia obecnie, a więc jeszcze nie znikło, tak mówi list do Hebrajczyków. A co za tym idzie, jak Pan Jezus Chrystus przyjdzie i ustanowi nowe przymierze, to wtedy ono będzie trwało 1000 lat i po tym nowym przymierzu, jak widzieliśmy w Jeremiasza, 31 rozdział, było powiedziane, że niebo i ziemia nie przeminą, dopóki to nowe przymierze nie zostanie zrealizowane. Po zakończeniu nowego przymierza, po 1000 lat, niebo i ziemia przeminą, znikną, zwinięte jak zwój, albo też, jak Piotr mówi wcześniej, z trzaskiem przeminą lub spłoną. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to na uwadze. Stąd tutaj w tym Hebrajczyków jest powiedziane, że kresem jest jej spalenia, bliska przekleństwa, a końcem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. I tutaj te słowa mówi o tym, że adresaci listu zaszli o wiele lepszą drogą, o wiele dalej niż odstępcy, bo przekroczyli ten punkt krytyczny, jakim jest nawrócenie, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, jak Abraham uwierzył Panu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, tak i oni uwierzyli Panu i zostało im to poczytane za usprawiedliwienie. Czyli zaszli dalej niż odstępcy, o których wspomniał wcześniej autor listu do Hebrajczyków, i jako ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa w odróżnieniu od odstępców, to ci, co uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali zbawieni. I różnica między jednymi a drugimi jest oczywista. Apostoł, który pisze ten list, apostoł Paweł, jak wierzymy, chociaż on nie podaje swoich danych, więc nazywamy go częściej sformułowaniem autor listu, używa porównania, aby wyjaśnić, o co mu chodziło. I to porównanie jest bardzo znaczące, bo jest to porównanie do dwóch rodzajów gleb. Pamiętamy, Pan Jezus kiedyś porównał do czterech rodzajów gleb ludzi. Tutaj apostoł nawiązuje do tego, ale pokazuje tylko te dwa typy kluczowe, rozróżniające dwa rodzaje gleb. I autor listu używa porównania, aby wyjaśnić, o co mu chodziło w tym wcześniejszym fragmencie, który analizowaliśmy. I tutaj opisuje sąsiadujące skrawki pola. I zauważmy, że dwa sąsiadujące skrawki pola mogą być na przykład oddzielone przez jakiś płot. Ziemia jest ta sama, tyle samo świeci na nie słońce i tyle samo deszczu na nie spada. Więc patrząc na te dwa skrawki pola obok siebie, to możemy zauważyć, że to jest ta sama ziemia, to jest tyle samo słońca na te skrawki świeci, tyle samo deszczu, jak zauważa autor listu do Hebrajczyków, na nie spada. Mają podobne minerały.
Lecz kiedy przychodzi czas zbiorów, okazuje się, że jedno pole wydaje dobry plon, a z drugiego zebrać można tylko ciernie i osty. Jakie jest zatem konsekwencja? Jaka jest zatem konsekwencja tego? Jakie jest tego przesłanie? Jakie jest sedno? To oznacza: Żydzi, zobaczcie wreszcie swojego Mesjasza, że jest prawdziwy i że wypełnił wszystko, co o nim jest powiedziane w Słowie Bożym. Dwa pola to serca dwóch ludzi, bo tak już widzieliśmy przy powieści o czterech rolach w wykonaniu Pana Jezusa. Dwa pola to serca dwóch ludzi. Jeżeli teraz porównamy ich do żydowskich ludzi, do Izraelitów, to razem się mogli wychować, obaj mogli się uczyć w szkółce niedzielnej czy tam sobotniej, obaj mogli się uczyć nauki biblijnej, chodzili do tego samego miejsca zgromadzeń, do tej samej, w tamtym przypadku akurat synagogi, słuchali Jana Chrzciciela, może nawet dali się przez tego Jana Chrzciciela ochrzcić, zanurzyć w wodzie na wyznanie grzechów. Ale chrzest Jana nie oznaczał zbawienia, on tylko wskazywał na przyjście Zbawiciela. Potem obaj mogli słyszeć nauczanie Pana Jezusa, mogli widzieć Jego cuda, które Pan Jezus czynił, mogli stać w tłumie, takim tłumie, który patrzył na Jego śmierć i razem przeżywali, poszli zobaczyć pusty grób i byli w pobliżu, kiedy Pan Jezus wstępował do nieba. Mogli też to widzieć. Obaj widzieć mogli potężną moc Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Może nawet obracać się mogli w kręgach chrześcijańskich, kręgach apostolskich i zewnętrznie nie dałoby się ich odróżnić, ale potem zaczęło się prześladowanie. Jeden z nich został aresztowany, a kiedy oprawcy kazali mu zaprzeć się Chrystusa albo zginąć, odpowiedział: nie mogę się go zaprzeć, jest moim Zbawicielem. I tutaj można powiedzieć, że od razu widać, że to, że nie mógł się go zaprzeć, bo Pan Jezus Chrystus jest jego Zbawicielem, to jednoznacznie pokazuje, że to jest człowiek, który jest tą rolą, która wydaje dobry owoc. Więc zginiesz. Jeśli kontynuowałaby się ta rozmowa, to odpowiedziałby coś w rodzaju, że jest gotowy na śmierć i się nie zaprze Pana Jezusa. Czy ty jesteś gotów być wystawiony na takie prześladowanie i nie zaprzeć się Pana Jezusa? Lecz kiedy aresztowali tego drugiego i dali mu taką samą możliwość wyboru, ten drugi wolał wyprzeć się Pana Jezusa Chrystusa niż umrzeć i wypuszczony na wolność wrócił z powrotem do judaizmu, do żydostwa. Przywracaniu człowieka do judaizmu, do żydostwa towarzyszył pewien dosyć mocno związany z tą wymową listu do Hebrajczyków rytuał. I to występuje w opisach różnych. Ironside między innymi przytacza taką sytuację, że brano takiego człowieka do nieczystego pomieszczenia, gdzie zarzynano świnie. I później ten człowiek, który się wypierał Pana Jezusa Chrystusa, miał obowiązek napluć na krew tej świni i powiedzieć: tym jest dla mnie krew Jezusa Chrystusa z Nazaretu, lub podobną rzecz miał powiedzieć. Potem poddawany zostawał oczyszczeniu według prawa żydowskiego i był włączany z powrotem do synagogi. Czy prawdziwy wierzący mógłby kiedykolwiek zrobić tego typu rzecz? No i to jest właśnie to. W czym tkwiła różnica między tymi dwoma ludźmi?
jaki był tutaj punkt rozdzielający te dwie osoby? W czym tkwiła różnica między tymi dwoma kawałkami pola, dwoma skrawkami pola? Padał na nie ten sam deszcz. Tak samo jak na dwie osoby w zborze, które słuchają Słowa Bożego, pada na nie ten sam deszcz ze Słowa Bożego. Świeciło na nich to samo słońce. Czyli mieli wyjaśnienie, takie samo wyjaśnienie przedstawione przez tych, którzy głoszą Słowo Boże. Ale plon, te dwa kawałki pola przyniosły inny. Jedno pole miało w sobie dobre ziarno, które przyniosło dobry owoc, a drugie nie miało dobrego nasienia i wydało tylko osty i ciernie. Tak samo było z tym rozdziałem między tymi dwoma ludźmi. Czyli mamy jednego nawróconego do Pana Jezusa Chrystusa, a drugiego, który nigdy nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy poważną różnicę. Ciało nic nie pomaga, ciało wygląda tak samo w obu przypadkach. Obaj mogli być w pięknych garniturach z pięknym krawatem zawiązanym na szyi. Obaj mogli być ojcami szóstki dzieci, których dzieci wszystkie pięknie, wzorowo zachowywały się przy różnych okazjach chrześcijańskich, wspaniale wychowani przez wzorowych rodziców, których połowę rodziców stanowił ten właśnie człowiek, mężczyzna, który był współodpowiedzialny ze swoją żoną, oczywiście żoną, której nie zdradzał, dla której żył, z którą żył i wspólnie wychowywał dzieci, obaj identyczni. Tylko że jeden do piekła, drugi do nieba. Bo jeden nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, nie uwierzył Panu i nie poczytano mu tego za usprawiedliwienie, a drugi uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzył Panu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że to jest kluczowa rzecz. Ten drugi człowiek nigdy nie wpuścił dobrego ziarna Słowa Bożego do swojego wnętrza i pewnego dnia pokazał czynem to, że był odstępcą. A ten pierwszy wpuścił nasienie Słowa Bożego do swojego wnętrza i ten pierwszy pokazał, że w rzeczywistości żyje w nim Chrystus. I to jest kluczowa różnica. To jest właśnie ta różnica powodująca, że ten, który wpuścił nasienie Słowa Bożego do swojej gleby, to jest ten, który przyniósł Bogu dobry owoc. Ten, który wpuszczał do swojej gleby tylko osty i ciernie, wydał osty i ciernie. Jeśli zrozumiemy, że jest różnica między kimś, kto tylko upadł, ale jest naprawdę zbawiony, ale tylko się przewrócił, bo potknął się, a kimś, kto nigdy nie uwierzył w Pana Jezusa i jest odstępcą, to będzie, jeżeli to zrozumiemy, łatwiej zrozumieć ten fragment i wiele innych fragmentów Pisma Świętego. Odstępca to ktoś, kto wie wszystko o chrześcijaństwie. Wie wszystko. Wie doskonale, co mówi Pismo Święte. Jest to ktoś, kto doskonale wie i rozumie intelektualnie, że Jezus Chrystus jest jedynym Synem Bożym, jest odwiecznym Synem Bożym, że nie było nigdy takiego czasu, kiedy Jezus nie był Synem Bożym, bo kto nie ma Syna, nie ma i Ojca, a więc ten człowiek to doskonale rozumie, ale mimo to specjalnie temu zaprzecza lub specjalnie to przemilcza. Wie doskonale, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, ale mimo to specjalnie temu zaprzecza. Mówi, że zbawienie można utracić, choć wie doskonale, że Biblia mówi, że nie można utracić. I tego typu punktów, na przykład wie doskonale, że Biblia mówi, że nowego przymierza jeszcze nie ma, że ono będzie dopiero 7 lat po pochwyceniu Kościoła, kiedy Pan Jezus osobiście przyjdzie na ziemię i zaprowadzi nowe przymierze. A mimo to celowo albo przemilcza ten fakt,
albo wręcz twierdzi, że nowe przymierze jest już teraz. Więc takich punktów rozróżniających jest wiele. Tak, jest zaiste duża różnica między tymi dwoma rodzajami gleby. Odstępcy też doskonale wiedzą, co Słowo Boże mówi o tym. Na przykład Mateusza 10:28 Pan Jezus powiedział, że duszy zabić nie mogą. I wiadomo, że dusza jest nieśmiertelna. No ale odstępcy o tym wiedząc, celowo będą kłamać, że dusza nie jest nieśmiertelna. Że dusza nie jest ich zdaniem nieśmiertelna, mimo że Pan Jezus wyraźnie powiedział, duszy zabić nie mogą. I nawet podał później, że Bóg niszczy duszę w piekle, duszę i ciało w piekle. Zatem nawet w odniesieniu do Boga nie jest użyte słowo inne niż niszczy. Nie jest tam wymienione, żeby Bóg zabijał duszę. Ale mimo to ci odstępcy wyraźnie chcą celowo przeinaczać to, co mówi Słowo Boże, ale większość tych odstępców całkowicie później przedstawia się jako ateiści, jako ci, którzy nigdy nie poszli za Bogiem. Gorsi są ci, którzy udają chrześcijan, choć są w istocie odstępcami. I wydają ciernie i osty w postaci fałszywych nauk, które zaprzeczają Słowu Bożemu i zacieniają Słowo Boże, specjalnie to Słowo Boże zarastając chwastem. To jest najgorszy typ tego typu, niestety, odstępców, których mamy dookoła siebie pełno. I tutaj, jeżeli pamiętamy o tym, że odstępca to ktoś, kto wie wszystko o chrześcijaństwie, ale nigdy nie stał się prawdziwym chrześcijaninem przez uwierzenie Panu, przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, przez zaproszenie Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, aby Pan Jezus Chrystus zamieszkał w jego sercu i rządził niepodzielnie w tym jego życiu, no to taki ktoś to jest po prostu odstępca. Ktoś, kto upadł w wierze z kolei, to jest ktoś, kto uwierzył w Pana Jezusa. To jest ktoś, kto uwierzył Panu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. To jest ktoś, kto wpuścił, zaprosił Pana Jezusa do swojego serca, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w jego sercu. I to jest ktoś, kto podupadł w wierze niestety i mimo tego, że podupadł, naprawdę znał i kochał Chrystusa, ale jego dusza i wraz z nią życie duchowe mogły na tym ucierpieć przez ochłodzenie, oziębnięcie. Nie ma chrześcijanina, który by się uchronił od upadku. Dlatego potrzebujemy Pana Jezusa jako naszego adwokata, orędownika, który w takim przypadku już jest po prostu po naszej stronie, który by w takim przypadku podniósł i odnowił naszą duszę, tak jak Pan Jezus wyciągnął rękę do tonącego Piotra, który zwątpił. W chwili upadku nie tracimy zbawienia, tylko społeczność z Bogiem na tym może ucierpieć, ale nie ze strony Boga, tylko z naszej strony, że my się do tego nie przyznajemy, że mamy łatwy, otwarty dostęp do Boga i że my znamy Boga, a Bóg zna nas. Może to jest takie egzotyczne, tak? I może zastanawia was, skąd we mnie taka pewność, że prawdziwy chrześcijanin nie może całkowicie upaść i odejść od wiary, ale to wynika z tego, czego uczy mnie Słowo Boże. Jest tak dlatego, że wierzę Słowu Bożemu, które mówi: dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Słowo antychryst oznacza w miejsce Chrystusa albo przeciwny Chrystusowi. Odstępca to właśnie taki człowiek, który mówi: próbowałem tego wszystkiego, ale to nie ma sensu. I w ten sposób odrzuca Chrystusa. Albo tworzy swoją własną teologię, aby uczniów pociągnąć za sobą. Tak? Czyli jeżeli Pismo Święte mówi jedno, to on celowo mówi co innego, żeby mieć zwolenników. I
Słowo Boże mówi wyraźnie, wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nigdy nie byli z nas. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Nigdy nie byli z nas. Nie da się tego z niczym pomylić. Jest to oczywiście fragment z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, 19 werset. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas, albowiem gdyby byli z nas, zostaliby z nami, ale miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. I tutaj już wyraźnie jest powiedziane, że oni nie byli z nas, choć między nami przez chwilę się tam kręcili. Jednym słowem, byli z nami w wyznawaniu i zewnętrznej wspólnocie, ale nigdy nie byli z nas, gdyż nigdy tak naprawdę nie narodzili się z Boga. I ten argument wyjaśnia wyraźnie, że jest różnica między tymi, którzy tylko zewnętrznie się przyznają do chrześcijaństwa, a tymi, którzy faktycznie się nawrócili. Zatem to jest sedno tej różnicy i dlatego porównałem do Judasza, który przez 3,5 roku miał najlepszego na świecie nauczyciela. Przez 3,5 roku chodził z Panem Jezusem Chrystusem. Przez 3,5 roku, czy przez 3 lata, już nie będę się upierał, że to było 3,5 roku, niech będzie 3 lata. Przez 3 lata chodził w gronie najlepszych uczniów, 11 uczniów. Najlepsi uczniowie, najbardziej posłuszni, którzy chętnie robili postępy pod dyktando swojego doskonałego nauczyciela. Więc miał przykład u samego nauczyciela, ale również u tych, którzy się uczyli razem z nim, czyli był w najlepszej klasie na świecie. Również brał udział w czynieniu cudów, również czynił wiele wspaniałych rzeczy, również brał udział w pomocy społecznej, bo miał okazję, żeby udzielać dóbr, które ludzie dawali na służbę Chrystusowi, aby udzielać tych dóbr biednym. Ale jak wiemy, był złodziejem, nigdy się nie nawrócił i niestety poszedł na miejsce swoje. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 27. część serii Bóg zachowa swoich i mam nadzieję, że Bóg pozwoli, że będziemy kontynuować w 28. odcinku, na który serdecznie zapraszam. Zapraszam do wysłuchania całej tej serii Bóg zachowa swoich. Jest ona tutaj na kanale w postaci playlisty. Wystarczy kliknąć w tą playlistę, otwórz wszystko i po kolei wtedy kolejne odcinki będą się wyświetlać. I jeśli nie masz Pisma Świętego, to możesz do mnie napisać SMS-em na numer 739-089-088 albo wysłać tradycyjną pocztą na adres czytaj Biblię skrytka 31-63500 Ostrzeszów albo e-mailem czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Czytaj Biblię, Słowo Boże. To jest bardzo ważne, żebyście o tym wszyscy pamiętali, bo tylko Słowo Boże może was doprowadzić do zapoznania się z tym wspaniałym planem Bożym dla naszego zbawienia z Bogiem.